Te odgłosy w domu są po prostu crazy. Co bym chciała powiedzieć, gdzie to nie ma normalnie się gdzie podziać. Dobra, idę do formal dining. Witajcie, kochani, witam was w piątek. Właśnie wysłałam na YouTube film, vlog z koncertu Harry Styles, na którym byłam z Tosią. Mam nadzieję, że wam się podoba. A w niedzielę będzie kolejny film. Natomiast to jest krzesełko. Wydaje te dźwięki po prostu. Natomiast ten vlog będzie najprawdopodobniej w środę. Muszę sobie bardziej potraktować poważnie nagrywanie tych filmów, ponieważ nagrywam, nie nagrywam, nagrywam, nie nagrywam. Doszłam do wniosku, że 2 razy w tygodniu musicie mieć film, a ja muszę po prostu nagrywać, bo to jest coś, co ja uwielbiam robić. I jeden film najprawdopodobniej będzie w środę, a drugi w niedzielę, tak jak było poprzednio. Wiecie, jak się nagrywa filmy na YouTube, to jest taki trochę rozgardiasz w życiu, ponieważ gdziekolwiek się idzie, o, to coś takiego fajnego, to muszę pokazać. Ojej, zjadłam zarąbistego homara, to zaraz to muszę pokazać. I tak po prostu wszędzie chodzę. I coś nagrywam. Na przykład wczoraj byłam z Michałem w knajpie, do której wybieraliśmy się już bardzo, bardzo długo. Nie mogliśmy się wybrać w końcu jakoś, bo zawsze było full zarezerwowane. W końcu wybraliśmy się. Ja mówię, to zaczekaj, wiesz co, zaczekaj, nie gadaj na razie nic, ja tutaj muszę pokazać zajawkę, bo to tak wszystko ładnie wygląda. Dobra, macie tą zajawkę, bo ją nagrałam, ale już następnej zajawki takiej nie będzie. Muszę sobie po prostu wszystko usystematyzować, czyli nie wiem, wziąć na przykład, poświęcić jeden dzień w tygodniu na nagrywanie vloga, żebym wiedziała, że w tym dniu nagrywam i w zasadzie cokolwiek będzie się działo, to będę to nagrywała, a nie tak, że sporadycznie biorę wszędzie ze sobą aparat i wszystko nagrywam i stawiam rodzinę na baczność, bo wszyscy wtedy, dobra, cicho, nikt nic nie mówi, bo ja tutaj coś albo pokazuję, albo właśnie o czymś opowiadam i to jest taki, to wtedy nie ma fanu jakby ze spędzania wspólnie czasu, bo matka siedzi i nagrywa jak jakaś, że tak powiem, krajzolka. Jest godzina 12. Ja właśnie zrobiłam te dwa filmy. 11:10, sorry. Zrobiłam te dwa filmy. Opublikowałam. Tak jak widzicie, jeszcze nie nałożyłam nic na moją twarz, czyli jestem naked na twarzy. Nie jestem naked tak normalnie, bo jestem po prostu ubrana. Dzisiaj powiem szczerze, że nie tam, żeby specjalnie narzekać, ale się trochę źle czuję. Nie wiem w zasadzie dlaczego, przypuszczalnie dlatego, bo ostatnio ja i mój stosunek do jedzenia jest tak idiotyczny, że jest wszystko wywrócone do góry nogami. Robiłam ten intermittent fasting, czyli jakby post przerywany, jak to się w Polsce mówi, i w ogóle mi to zupełnie chyba nie służyło, ponieważ ja nigdy nie byłam osobą, która lubi jeść śniadania, także dla mnie to nie było problemu nie jeść pół dnia. No ale załóżmy, nie jem pół dnia, zaczynam jeść o godzinie 14 albo 15, zjem coś i później od razu mnie żołądek boli, bo jednak jak się nie je, to się ten żołądek trochę skurczy, tak? Więc coś zjem, później się źle czuję. Następnego dnia zjadłabym, jestem bardzo głodna, bo w końcu jakby zjem jeden posiłek. Tak jak mówię, kilka dni temu było, zjadłam jeden posiłek, nie mogłam zjeść więcej, żołądek mnie bolał. Później następnego dnia rano byłam bardzo głodna, ale starałam się wytrzymać do 12 i nie jadłam. No i takie po prostu to jest koło zamknięte, więc najprawdopodobniej będę musiała jakoś, nie wiem, znowu co, wszystko sobie jakoś normalnie od nowa, po prostu kobieta po 40, wszystko się musi nauczyć żyć od nowa, tak jak ja mówię do Tosi, Tosia wie po prostu, gdzie kupić, jakie są najlepsze higieniczne rzeczy dla kobiet. I ja, kobieta lat 48, która najprawdopodobniej jest już blisko menopauzy, bo jak wiecie, menopauza jest koło 51 roku życia, to ja uczę się od mojego dziecka. No, popatrzcie, całe życie się człowiek uczy. W każdym razie, dobra, muszę iść
zakryć te sińce pod oczami, bo ja w ogóle nie mogę na siebie patrzeć i nie wiem, jak wy to robicie. To na razie. Jej, cieni pod oczami nie ma. Ciekawe, czy jest szminka na zębach? Nie widzę. Okej, gdzie to ja byłam? Na czym to ja stałam? Aha, stałam na tym, że trzeba sobie wybrać właśnie jakiś dzień do vlogowania. To niech będzie dzisiejszym dzień do vlogowania, czy tam kolejnym dniem do vlogowania, dzień dzisiejszy, czyli piąteczek. Dzisiaj Tosia jest w szkole, wraca do domu 8:30, także na pewno nie będę pokazywała żadnych zajawek z Tosią. Chciałabym ten kanał, żeby był dla kobiet w moim wieku. Znaczy nie w moim wieku, ale tak wiecie, tak 35 i to już tam bez ograniczeń, ponieważ nie wiem, ja lubię robić taki content o wychowywaniu dzieci, o tym, co się w życiu dzieje, jak się zmieniamy, jeśli... No i wydaje mi się, że ja się zmieniłam bardzo, nie tylko z wyglądu, mam krótkie włosy. No dobra, dla niektórych może to będą długie, szczególnie dla tych, którzy z bardzo krótkich zapuszczają na długie, to taki okres właśnie przejściowy, czy tam taki bob krótki, to mogą być już odbierane włosy jako długie. To jest, wiecie, wszystko jest względne, tak? Dla mnie są krótkie, dla kogoś innego mogą być długie, także nie ma jakby jednej miary. W każdym razie, dobra, zamknę sobie ten wizjer. O, jak będę miała zamknięty wizjer, to będę patrzyła dokładnie w obiektyw i będę miała lepszy kontakt wzrokowy z wami, a wy ze mną. W każdym razie ja bardzo lubię robić taki content dla kobiet w tym wieku właśnie, około, wiecie, wieku średniego, ze względu na to, że no to są kobiety doświadczone już życiem, prawda? Mamy dużo doświadczenia, wiemy, co w trawie piszczy, wiemy, czego chcemy od życia, albo przynajmniej wiemy, czego od życia nie chcemy i to jest też bardzo ważne, nawet jak nie wiecie, co chcecie, to dobrze wiedzieć, czego nie chcecie i to już jest dużo. I w zasadzie to tyle. Niektóre z nas mają karierę, niektóre zawodowe, niektóre z nas mają karierę w domu. Także te nasze ścieżki życiowe w jakiś sposób są ze sobą połączone i spójne. O, tak chciałam powiedzieć celem wstępu. Także zapraszam wszystkich do oglądania moich vlogów. Zapraszam w zasadzie, tak jak powiedziałam, wszystkich. A bardzo mile widziani są tutaj na kanale osoby w średnim wieku i nie tylko kobiety. Łapka w górę, komentujcie, subskrybujcie. Do następnego spotkania. Witajcie, robię dzisiaj pulled jackfruit. Jackfruit wygląda tak. Ta część jadalna to są takie kawałki. Trzeba je ugotować. I w zasadzie tyle. No i najważniejsza rzecz to jest później przyprawienie tego. Można kupić też gotowy w puszce, ale ten kolor jest taki niefajny, siwy, więc ja robię sama. Nie wiem, czy wiecie, co to jest pulled pork. Pulled pork to jest taka wieprzowina, jakby podtuszona albo z grilla czy barbecue tego amerykańskiego i tak poszarpana, czyli pulled poszarpany i może być na sandwich, w sumie tak jak hamburger. Może kiedyś wam pokażę, zrobię wam pulled pork sandwich.
Tu jest pestka w środku. Taka. Dobra, ja sobie to resztę obiorę i zaleję wodą i będę gotowała i do Was wrócę. Jackfruit się gotuje troszeczkę z 5 minut, później dodam przyprawy, czyli będzie to kumin, papryka wędzona, normalna papryka, pieprz, być może pieprz ziołowy, koriander, czyli kolendrę zmieloną. Zobaczymy, co mi tam przyjdzie do głowy i później będziemy robić z tego taco. Także myślę, że fajnie będzie zjeść coś innego. Generalnie ludzie gotują to, żeby zastąpić właśnie tą pulled pork do kanapki, czy tam do hamburgera, albo bardziej po meksykańsku, żeby dodać właśnie też, jakby zastępując mięso, do taco. Piekę jeszcze ciasto kardamonowo-cytrynowe z mąki migdałowej. Tosia ma dzisiaj też próbę, że tak powiem, swojego bendu i jadę po nią i idziemy na lunch. Jadę z Michałem. Mój outfit. Proszę. Z jednej strony. Z przodu. Tak wygląda 48 lat. I z tyłu. A! Dobra. A jeszcze spoko, mogę się nieźle powyginać. Okej, dobra. To 48 lat. Żegna się póki co. Do zobaczenia później. Naprawdę, Speedy Gonzales ze mnie. Dopiero się niedawno zorientowałam, że jest And Just Like That. Wow, Kasia, gratulacje. Nie wiem, byłam w Polsce, jakoś wróciłam, w ogóle nie oglądałam telewizji, w ogóle. I mówię, kurczę, taki jest hype teraz na Insta, to może sobie załączę i proszę. Nowe odcinki, ale bardzo dobrze, przynajmniej oglądam teraz. Nie piję kawy dzisiaj. Totalnie przestaje mi służyć, naprawdę. Mam taki anxiety po kawie. Wow. I dzisiaj zdecydowanie lepiej się czuję nie pijąc jej, za to piję matcha. Jestem na epizodzie 3, ale była przerwa na kakao. Dzisiaj znowu nagotowałam się. Tak wyglądały taco. Jedne wegetariańskie, drugie normalne z kurczakiem. A tutaj macie to kakao. Ono jest z ziołami. Wygląda... Dobra, już jedną ręką staram się. Wygląda tak. Czyli tam są zioła. Przeróżne. Zaparzyłam kakao w tym moim czajniczku do zaparzania. Jest takie mocno ciemne. A tutaj jest ciasto, które piekłam. Kardamonowo-cytrynowe. Naprawdę pyszne. Jest taka polewa z miodu, cytryny, a to jest kandyzowana cytryna. Jest niedziela, upał jak w piekle. Powiem Wam, że ja nie wiem, co z moją grudniówką. Właśnie ją przesadziłam i... Czasami, nie wiem, kwiatek normalnie rośnie na śmietnisku i mu dobrze, a ta roślina jest po prostu taka bidula, że nie wiem, w domu jej źle, na dworze jej źle, wszędzie jej źle, wiecznie unhappy. Dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe. Miło mi było bardzo. Jest 100 stopni Fahrenheita, w piątek ma być 110. To jest jakieś piekło, naprawdę, serio. Nie, ja, moja natura kontemplacyjna zaczyna się odzywać, a to nie jest dobrze, więc muszę szybko uciekać. A propos diet i zdrowego odżywiania. Takie po prostu niedzielne ciasto. Kiedy będzie to się?
Witajcie kochani, jest poniedziałek, godzina 9.20. Właśnie wróciłam z siłowni, wykąpałam się. Zaraz będę dzwoniła do rodziców. Wcześniej jeszcze zawiozłam Tosię do szkoły i w zasadzie teraz będę piła rasę. Tak jak wam mówiłam, przestaję pić kawę, ponieważ w moim wieku mi już nie służy tak bardzo. Jeśli chodzi o jedzenie, dzisiaj tak, mamy torcik czekoladowy, który został zakupiony wczoraj i mamy przerwę, chwilę przerwy na torcik. Jest taka potrawa khichdi, indyjska, którą często gotuję, ale nie wiem dlaczego zawsze lubię książki, jak mają kucharskie, jak mają ilustracje. I nigdy nie gotuję niczego bez ilustracji, ale postanowiłam, że zrobię to. Lemon chard alo. Też będzie jakaś indyjska. Uwielbiam indyjskie jedzenie, szczególnie Michał. Z tej książki gotowałam już naprawdę bardzo dużo. Ostatnio piekłam ciasto. Także wszystko jest super. I to tyle. Krótkie wejście i krótkie wyjście. Ja dalej przeglądam książkę. Okej, finito. W międzyczasie jakoś dzisiaj w ogóle nie mam ochoty na posiłek, tylko na takie finger food.